Dzień dobry, Jacek Balkan, zapraszam na kolejny tydzień z Motodziennikiem. Będzie ciekawie, a zaczynamy od nowego poniedziałkowego kącika. Nazwaliśmy go Okazja Tygodnia. W związku z tym, że połowę dnia i tak spędzamy na przeglądaniu ogłoszeń i praktycznie codziennie natrafiamy na kolejne bardzo interesujące propozycje, przy których z żalem stwierdzamy, że miejsca w garażu ani przed garażem już nie mamy, najlepszymi wypatrzonymi okazjami chcielibyśmy się podzielić. Czasem będą to popularne auta w nietypowych wersjach, czasem samochody unikalne, albo zadbane z małym przebiegiem, albo nawet uszkodzone w taki sposób, który umożliwia łatwą, często przyjemną naprawę we własnym zakresie. Cechą wspólną wszystkich okazji będzie szybsze bicie serca, a zaczynamy od wypatrzonej przypadkiem Toyota MR2. Ten dość rzadki na polskich drogach samochód dość często brany jest za Porsche Boxster i faktycznie obie konstrukcje są do siebie bardzo podobne, z tym, że za naprawdę ładną Toyotę z 2000 roku trzeba zapłacić nie połowę, ale 1/3 tego, co za Boxstera. Ten samochód wyceniono na 21 tysięcy złotych. Auto wykorzystywane jako trzecie w rodzinie ma 90 tysięcy przebiegu, 140-konny silnik, nowe opony i dodatkowo twardy dach na zimę. Jeśli wypatrzą Państwo gdzieś jakieś ciekawe ogłoszenie spełniające kryteria, to bardzo prosimy o podsunięcie nam tego na balkan@moto.pl, oczywiście pod warunkiem, że sami nie będą Państwo mieli ochoty z okazji skorzystać. A teraz przechodzimy do motoryzacyjnych informacji, a zaczynamy od Ferrari. Wydawałoby się, że wzrostowa tendencja w segmencie super premium nie powinna spowodować kłopotów u producentów takich aut. Jednak kłopoty włoskiej legendarnej marki są poważne, a firma z liczącej 3000 osób załogi ma zamiar zwolnić prawie 10%, 120 osób z obsługi biurowej i około 150 z linii montażowych. Głównym problemem są przeszacowane plany produkcyjne. W 2010 roku aut marki Ferrari miało powstać 20 tysięcy. O tym, jak bardzo jest to nierealne, powinien świadczyć fakt, że ostatnio limit ten zmniejszono do 11 tysięcy sztuk, co i tak będzie bardzo trudne do zrealizowania, zwłaszcza, że w ubiegłym roku samochodów sprzedano niewiele ponad 6 tysięcy. Drugim problemem jest zadyszka u Maserati. Firma produkująca m.in. luksusowe Quattroporte korzysta z silników zaprojektowanych i budowanych przez Ferrari. W 2008 roku było ich 9 tysięcy, a w ubiegłym roku jedynie 4,5 tysiąca. I wygląda na to, że w tym roku nie będzie ich wiele więcej. Za to z brakiem zainteresowania nie musi sobie radzić ani firma Audi, ani BMW. Ta pierwsza postanowiła już, że większość z oferowanych przez nią aut z przyszłego roku modelowego będzie wyposażona nie w 6, ale w 8-stopniową skrzynię biegów. Zmiany te mają oczywiście spory wpływ na zużycie paliwa i emisję CO2 i na razie przynajmniej będą obowiązywać jedynie w Stanach, za wyjątkiem najmocniejszych wersji z silnikami V8 i V10, które nową skrzynię biegów prawdopodobnie szybko by usmażyły. Z kolei firma BMW, podobnie jak kiedyś Audi, postanowiła zainteresować Amerykanów silnikami diesla. Na razie w ofercie jest tylko X5 35D, która ma 265 koni oraz trójka z identycznym motorem. Wszystkie pozostałe modele dostępne są jedynie z silnikami benzynowymi. Podobną ofertę ma Audi, która oferuje jedynie Q7 TDI oraz wysokoprężną A3. Mimo że zainteresowanie ze strony amerykańskich klientów jest delikatnie mówiąc słabe, BMW postanowiło rozszerzyć ofertę o jeszcze jeden model, tym razem piątkę. Z jakim silnikiem i w jakiej specyfikacji jeszcze nie ujawniono, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa, choćby dla uproszczenia czynności serwisowych czy dostępności części, będzie to ten sam silnik co w X5 czy trójce, czyli podwójnie doładowany 6-cylindrowy motor o pojemności 3 litrów i mocy 265 koni. Czy Amerykanie dadzą się do oleju napędowego przekonać? Prawdopodobnie tak, chociaż na pewno nie w tej dekadzie. A teraz na koniec mam dla Państwa małą niespodziankę. Jeden z najpiękniejszych samochodów świata, Jaguar XK140. Okazuje się, że nawet tak perfekcyjne, skończone i nie wymagające żadnych upiększeń dzieło może paść ofiarą specjalistów od tuningu. Chociaż być może w tym wypadku trzeba być nieco bardziej wyrozumiałym, gdyż przeróbka miała miejsce w latach 50. Kilka lat po tym, jak auto trafiło do Ameryki, gdzie zresztą wygrało kilka wyścigów. Prezentowany egzemplarz, który jakimś cudem również wygrał, z tym, że były to konkursy piękności, ma pod maską nieco przebudowany, doładowany silnik o mocy 310 koni. Z zewnątrz w oczy rzucają się fantazyjny grill, inna maska, światła, błotniki oraz pojedyncza, niedzielona szyba z przodu. Bez większych zmian na szczęście obeszło się w środku. Została tradycyjna, stylowa konsola i pozbawione zagłówków fotele, które powodują, że takim autem jeździ się dziś bardzo ostrożnie. I na tym kończymy. Bardzo dziękuję. Jeszcze tylko przypomnę, że na Państwa zgłoszenia do konkursów To Mnie Dziwi oraz najciekawsze internetowe znalezisko czekamy pod adresem balkan@moto.pl. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już jutro. Do zobaczenia.